Dzień dobry, witam Was na tegorocznym festiwalu kręcenia letek i bibułek. BIB w skrócie. Tak, właśnie, dobra, zaczynamy. Mając taką bletkę, sorry za paznokcie, no ale obgryzam. Macie bletkę, no, musicie mieć bletki z OCB, bo inaczej Wam tego nie pokażę. Bierzecie sobie, dobra, zróbmy inaczej. Wypierdalaj. Bierzecie sobie jeden listeczek. Ja tu mam bletkę już wcześniej przygotowaną. Dlatego pokażę Wam wszystko od początku. Tu są takie perforacje. Niech mi złapie ostrość, fokus, fokus, autofokus. O. No i sobie robimy z tego oczywiście W. Tak, na zmianę. Róbmy sobie z tego W. I gdy mamy W, zakręcamy to sobie. O tak. Zakręcamy sobie to. Po prostu zakręcamy wokół tego W sobie cały kartonik. Gdy już mamy zawinięte, musimy go tak lekko ścisnąć, żeby on się nie otwierał. Ja go prawie nie trzymam, on się już nie otwiera. O. Parę razy jeszcze tak można zrobić, żeby on był bardziej zbity, bo wtedy lepiej się to kręci. Tutaj tak jeszcze mamy to, jak zawsze tak dociskam tutaj troszeczkę jeszcze lekko. Ok. I bierzemy teraz bletkę. To jest tutorial dla osób, które kręcą pierwszy raz. Ja tak kręciłem długi czas, chyba z 5 albo 6 lat. Potem się nauczyłem od środka, ale od środka jest już wyższa szkoła jazdy. Także zaczynamy od tego. Rozwijamy sobie troszeczkę nasz tutaj kartonik. Wkładamy tutaj bletkę. Dosyć mocno, dużo. I ją zakleszczamy. Oto. Prostujemy. Możemy to puścić, żeby trochę więcej miejsca było. I sobie trzymamy. I już mamy łódeczkę. A łódeczka to jest pół drogi do sukcesu. Teraz tylko na chwilę zrobię pauzę, żeby muszę wyciągnąć tytoń. Ok, już jestem, moi kochani. Teraz właśnie zaczynamy nakładanie naszego ulubionego suszu tytoniowego. A więc bierzemy sobie garść, w zależności ile tego mamy oczywiście. No i sobie sypiemy do łódeczki. Oczywiście trochę wypadnie, bo to tutaj trzeba. Najważniejsze teraz w tym momencie jest to, żeby w tym miejscu było jak najciaśniej, jak najwięcej. Ponieważ jak będziecie dalej kręcić i będziecie już kończyć kręcenie, to w tym miejscu będzie Wam się joint łamał, znaczy papieros, tak. No i sobie rozprowadzamy. Ładnie, pięknie. Łódeczka się trzyma, mogę tym chodzić, machać. Tylko ważne, żeby była ręka sztywna. Ja na przykład kręcę z lewej ręki, ale 90% osób kręci z prawej. Także to już musicie zrobić wedle uznania. No i sobie tak, mamy tak, takie coś. Złapię ostrość. I sobie łapiemy i zakręcamy. No to troszeczkę wypadnie, wiadomo. Inaczej też jest, jak jest coś bardziej sypkiego, bo ja mam tytoń do papierosów, taki jak powinien być. Hehe. Coś tu sobie pokręcimy, trzeba to troszkę wyrównać, wyrolować. Najlepiej łapać nazwy końca i po prostu robić taki ruch. Cyk, 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 cyk i w różnych miejscach. I teraz najtrudniejsza część. Musicie tą bletkę wpakować, jakby wepchnąć ją, skompresować ją tam, niżej. Ja Wam tylko to pokażę. Musicie to nauczyć się na własnej skórce. Cyk. I ja robię teraz tak. Tutaj dwa palce i cyk. I już mam. I już jest gotowe. I teraz poprawiam tylko kosmetyczne zmiany. Liznę. Polizałem. I teraz oczywiście powoli zakręcamy. Jak najciaśniej ciągnąc z tej strony. Ale to musicie to wyczuć. No i proszę bardzo. Joincik piękny, skończony. Cały już jest gotowy. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zostawcie bucha, skręta, może nawet bongo. Do zobaczenia. Hej!